Policjanci Centralnego Biura Śledczego zajmujący się na co dzień zwalczaniem przestępczości narkotykowej ustalili, że w jednej z miejscowości na terenie powiatu polskiego może znajdować się nielegalna plantacja konopi indyjskich. Informacje zebrane przez policjantów pozwoliły na przeszukanie pomieszczeń. W trakcie tych działań policjanci ujawnili plantację składającą się z prawie 600 krzaków konopi w różnych fazach wzrostu. Plantacja była wyposażona w urządzenia nawadniające, oświetlające, a także wentylację zapewniającą właściwą wegetację roślin. W trakcie tych działań funkcjonariusze zabezpieczyli także ponad 10 kg konopi w trakcie suszenia. W związku z tą sprawą został zatrzymany 35-letni mieszkaniec powiatu opolskiego. Prowadzący sprawę prokurator przedstawił mężczyźnie już zarzuty wprowadzania do obrotu, wytwarzania znacznej ilości środków odurzających, a także uprawy znacznej ilości konopi indyjskich wbrew przepisom ustawy. Na wniosek prokuratora okręgowego sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na 3 miesiące. Za takie czyny grożą kary nawet do 12 lat pozbawienia wolności.